we are going to go ahead and break ground. No. Ed? No? No, przechodzimy do clou programu, czyli wbicia łopaty. To co? Miejsca pracy na pewno i to w dużej liczbie. Myślę, że to jest taki efekt na 1000-2000 miejsc pracy w perspektywie paru najbliższych lat, bo Polaris to jest jakby zaczyn tego, co się wokół tutaj pojawi w postaci poddostawców, podwykonawców, dziesiątek innych firm, które będą zajmować się obsługą fabryki, budową drogi i tak dalej. Oczywiście podatki, które trafią, podatki od nieruchomości za parę lat, bo przez pierwsze 3 lata będą z tego podatku zwolnieni. Jak hala ma 30 tysięcy metrów, to jest to kwota jakieś 600 tysięcy złotych rocznie, tak w tej chwili po tych stawkach licząc. To się przekłada oczywiście na lata. Już w tej chwili do budżetu otrzymaliśmy ponad 7 milionów złotych za sprzedaż tej działki inwestycyjnej.